Zakażenie Helicobacter pylori, H. pylori, jest jedną z głównych przyczyn choroby wrzodowej u dzieci. H. pylori to bakteria, która atakuje błonę śluzową żołądka i dwunastnicy, powodując zapalenie i uszkodzenie tkanek. Oto więcej informacji na temat przyczyn, objawów, diagnostyki, leczenia i rokowania związanych z zakażeniem H. pylori i chorobą wrzodową u dzieci. Opis Zakażenie bakterią Helicobacter pylori jest powszechne, występuje ona u większości dorosłej populacji Polski. Zakażenie wiąże się z występowaniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, ale samo zakażenie nie jest jednoznaczne z wystąpieniem objawów ani choroby. Istnieją nieinwazyjne metody wykrywania zakażenia bez konieczności wykonywania gastroskopii. Przyczyny: zakażenie H pylori jest zwykle wynikiem spożycia zanieczyszczonej żywności lub wody. Może również być przeniesione przez bezpośredni kontakt z inną osobą, która jest nosicielem bakterii. Istnieją również czynniki ryzyka związane z genetyką, dietą i stylem życia, które mogą zwiększyć ryzyko zakażenia H, pylori i choroby wrzodowej u dzieci. Objawy, objawy zakażenia H, Pylori i choroby wrzodowej u dzieci mogą obejmować ból brzucha, nudności, wymioty, biegunkę, utratę apetytu i wzdęcia. Niektóre dzieci mogą również doświadczać zgagi, odbijania się, nudności po jedzeniu, uczucia pełności w żołądku i utraty wagi. Diagnostyka. Diagnoza zakażenia H. Pylori u dzieci zwykle wymaga badania krwi, testu oddechowego lub testu kału. Endoskopia z pobraniem próbek tkanki żołądkowej może również być przeprowadzona, aby potwierdzić obecność bakterii i ocenić uszkodzenia tkanki. Lekarz może również wykonać badanie na obecność przeciwciał przeciwko H, pylori, ale ta metoda nie zawsze jest dokładna u dzieci. Leczenie leczenie zakażenia H, pylori i choroby wrzodowej u dzieci zwykle polega na kursie antybiotyków, leków zobojętniających kwas żołądkowy i inhibitorów pompy protonowej. Należy podać dwa razy na dobę trzy leki: ipp, omprazol, somprazol, pantopazol lub lansoprazol, zawsze amoksycylinę, ze względu na brak oporności H, pylori na ten antybiotyk oraz metronidazol lub klarytromycynę. W Polsce, w związku z dużą opornością H, pylori na tę ostatnią, lekiem do stosowania w ramach terapii pierwszego wyboru powinien być metronidazol. Zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w wyniku podania jednego z wymienionych IPP zwiększa dostępność biologiczną stosowanych antybiotyków oraz przyspiesza gojenie owrzodzenia i ustąpienie dolegliwości bólowych. Ponadto, z powodu bezpośredniego efektu przeciwbakteryjnego IPP poprawia także wyniki leczenia, w związku z czym w trakcie eradykacji H. pylori IPP powinno się podawać dwa razy dziennie. Należy zwrócić uwagę, że zalecane dawki leków w terapii pierwszego wyboru są stosunkowo duże. Skuteczność leczenia u dzieci jest mniejsza niż u dorosłych. Poprawę wyników można uzyskać przez dodanie preparatu bizmutu terapia czterolekowa. W związku z narastającą opornością H, pylori w aktualnych wytycznych zaleca się wydłużenie czasu leczenia do 14 dni. Idealnym rozwiązaniem byłoby oznaczanie lekowrażliwości bakterii już przed pierwszą próbą eradykacji. Uważam, że w związku z małą dostępnością tego badania w Polsce lekarz rodzinny może przeprowadzić jednorazową próbę eradykacji, jeśli jest przekonany, że istnieją wskazania do jej zastosowania. Brak pozytywnego wyniku leczenia powinien jednak bezwzględnie skutkować skierowaniem dziecka do gastroenterologa, który zdecyduje o rodzaju dalszej terapii tzw. terapia ratunkowa. Rokowanie. W większości przypadków choroba wrzodowa u dzieci jest łatwo uleczalna, jeśli zostanie wcześniej zdiagnozowana i leczona. Niemniej jednak nieleczona choroba wrzodowa może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak krwawienie czy stany zapalne. Dlatego też ważne jest, aby zdiagnozować i leczyć chorobę wrzodową u dzieci, aby uniknąć poważnych powikłań.